Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszych łączach bibliotecznych. Spotykamy się już w ten sposób kolejny raz. To dzisiejsze spotkanie autorskie z panią Małgorzatą Kalicińską jest częścią większego projektu, który realizuje Olkuska Biblioteka. Drugi Olkuski Festiwal Umocnieni Literaturą Online. Środki na realizację projektu otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja nazywam się Beata Szandor. Będę dla Państwa to dzisiejsze spotkanie prowadziła. Jeśli, jak już Państwo pewnie zdążyli zauważyć, jest możliwość zadawania pytań na czacie, do czego oczywiście zachęcam. W miarę możliwości będę te pytania zadawała naszemu gościowi i myślę, że pani Małgorzata z przyjemnością na nie odpowie. Pani Małgosiu, bardzo, bardzo miło jest mi panią powitać. Parę słów na temat naszego gościa. Na pewno większość z Państwa będzie kojarzyło nazwisko Małgorzaty Kalicińskiej z serią Rozlewisko. Na podstawie zresztą jej książek powstał serial telewizyjny z Joanną Brodzik i z Małgorzatą Braunek. Poza książkami obyczajowymi w dorobku pani Małgorzaty znaleźć możemy eseje, opowiadania, znalazł się nawet zbiór przepisów kulinarnych oraz książka podróżnicza. Szeroko. Tak, dość szeroko i bardzo urozmaicone formy literackie. Pani Małgorzata jest absolwentką SGGW w Warszawie. Jak sama o sobie mówi, zajmowała się wieloma rzeczami, ale jej głównym etatem w życiu był etat mamy, żony, czyli kobiety domowej i świetnie się z tym czuła. Pani Małgorzato, może porozmawiajmy na początku o książce podróżniczej, może tak przekornie, a nie zaczniemy od literatury obyczajowej, czyli literatury pięknej. Dom Wulsan, czyli nasze rozlewisko, jak pani sama opisuje, czy opowiada, jest to opowieść o naszym widzeniu Korei Południowej. Tak, jest książka widoczna. Czy nie obawiała się pani wyjechać do takiego kraju, no powiedzmy, niezbyt bliskiego kulturowo naszej Polsce? Wręcz odwrotnie. Kraje kulturowe nam odległe bardzo mnie pociągają, ponieważ ubogacają. W Niemczech, w Czechach, na Słowacji jest tak samo jak u nas właściwie. Natomiast im kraj odleglejszy, tym ciekawszy. No a poza tym serce mnie tam wołało, więc nie było mowy o tym, żebym czuła jakiś wielki niepokój związany z jakimiś tajemnicami. Wszystko dzisiaj można znaleźć w internecie, więc poza tym, że mój ówczesny korespondent, a obecny mąż, opisał mi bardzo dokładnie w swoich mailach, to też troszeczkę posmyrałam w internecie i nie jechałam w nieznane. Jechałam do bardzo, bardzo ciekawego kraju, o którym w Polsce mało kto wie. Czym panią zaskoczyła Korea? Najpierw muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie odległością. Opisałam to w książce. To jest osobny rozdział, z którego nie chcieliśmy w redakcji zrezygnować, ponieważ to jest rozdział opisujący potwornie długą, znaczy znam potworniejszą drogę, bo byłam też w Australii u córki, tam się leci dłużej. Natomiast to była taka długa podróż, którą opisałam dość szczegółowo właśnie po to, żeby czytelniczka, czytelnik weszli razem ze mną w tę potworną nudę samolotową, kiedy siedzi się właściwie prawie że w jednej pozycji w samolocie i trzeba dolecieć do tego celu. A już na miejscu w Korei, to, co podkreślamy razem z mężem, to taką uroczą rzeczą jest uprzejmość. Niektórzy mówią, że ona jest taka trochę wymuszona, chyba nie do końca.
Po prostu ludzie w Japonii, w Korei są uprzejmi. Nie wiem jak w Chinach, bo jeszcze w Chinach nie było, to wszystko przede mną. Uprzejmość, tak. I taki słynny koreański, a też japoński ukłon, który jak gdyby też podkreśla tę uprzejmość. I wiele, wiele innych rzeczy. Bardzo namawiam do przeczytania książki, ponieważ nie jest to typowy taki przewodnik. Proszę wycieczki na prawo beczki, na lewo beczki. To jest taka opowieść o Korei widzianej naszymi oczyma. Jeden rozdział piszę ja i jeden rozdział mój mąż. I tak na zmianę. A czy nie kusiło Pani, ponieważ tytuł książki, Dom Wusan, czyli nasze rozlewisko, czy nie powstała taka myśl w Pani głowie, żeby zostać w Korei? Wie Pani, że był moment, kiedy żeśmy to tak odrobineczkę rozważali, ale tylko odrobineczkę, ponieważ jednak jesteśmy związani rodzinnie z Polską. Tu urosły i wychowały się i mieszkają nasze dzieci. I jeszcze nie było tak jak jest teraz, a obecna atmosfera polityczna trochę mnie jednak uwiera. I wtedy nie było tego uwierania i stwierdziliśmy, że oczywiście jako wolni ludzie moglibyśmy gdzieś zarzucić kotwicę w każdym miejscu na świecie, ale Korea raczej nie, dlatego że jest nam bardzo odległa kulturowo. Jest miło, jest uprzejmie, jak powiedziałam, jest sympatycznie, ale troszeczkę obco i na takie życie już do końca za daleko od dzieciaków, od rodziny. Dzisiaj myślę troszeczkę inaczej, to znaczy mam już większą odwagę w myśleniu o tym, że mogłabym mieszkać na przykład w Australii, ponieważ tam mam córkę, ale nasz wiek i niestety ścisłe powiązania z NFZ-em nam na to nie pozwalają. I tutaj w tym miejscu mamy pytanie od czytelniczki, od Pani Marty. Jak wyglądało Pani życie w Korei? Wszystko opisałam w książce, bardzo szczegółowo, na przykład sklepy koreańskie. W sklepach koreańskich prawie w każdym, nawet malutkim sklepiku jest samoobsługa. Z koszyczkiem pełnym wiktuałów podchodzi się do kasy i dokonuje się zakupu. Ja nie poznałam języka koreańskiego. Trochę żałuję, bo miałam trochę czasu, mogłam iść na kurs, ale nie poszłam. Natomiast można się porozumieć na wszelkie takie nam, ludziom, dostępne sposoby. Przede wszystkim jest to uśmiech i taka próba skomunikowania się, nawet przy pomocy mimiki czy pokazywania palcem. Wszystko stoi na półkach. W większości wypadków produkty są opisane po koreańsku i po angielsku, więc można bez problemu znaleźć sobie kaszę, mąkę czy ryż. No, warunkiem jest oczywiście też przynajmniej taka podstawowa znajomość angielskiego. Fajnie mi się tam żyło. Nawet na targach, na które uwielbiam jeździć, chyba bardziej niż do sklepów, też obowiązuje takie wzajemna chęć porozumienia się. I oczywiście ja musiałam palcem pokazać marchewkę, kapustę, czy co tam sobie chciałam, ale to tylko ułatwiało nawiązanie wzrokowego kontaktu, no właśnie ten taki uśmiech, bo wszyscy przecież wiedzieliśmy, że jesteśmy ekspatami. Bardzo tam jest zresztą miły stosunek do ekspatów, bo no bo ekspaci bardzo są tam potrzebni w stopni. Jeszcze kolejne pytanie od czytelników. Czy Koreańczycy dobrze mówią po angielsku? To jest bardzo śmieszna rzecz, ponieważ w szkołach koreańskich funkcjonuje angielski oczywiście jako przedmiot obowiązkowy i dzieci, młodzież uczą się praktycznie do matury tego angielskiego. Oprócz tego rodzice posyłają te dzieci na korepetycje. I to jest trochę tak, jak u nas kiedyś z językiem rosyjskim. Dzieci uczą się tego angielskiego, ale nikt nie powiedział, że się go nauczyły. Jest coraz więcej takiego przekonania wśród młodzieży, że należy ten angielski znać. I młodzież, głównie młodzież, już sobie z tym angielskim coraz lepiej radzi.
Przede wszystkim dlatego, że do Korei przyjeżdża bardzo dużo młodych ludzi ze świata. Amerykanów, Kanadyjczyków, Brytyjczyków, Francuzów, Niemców. Tam w Seulu na przykład jest taki tygiel młodzieżowy. W knajpach jest strasznie dużo takiej młodzieży z całego świata. Wieża Babel. I wobec tego ten wspólny dla wszystkich język angielski jest obowiązujący. To jest taka to jest taki dodatkowy bodziec, żeby się dzieciaki tego języka uczyły. Ale ponieważ koreański jest zupełnie innym językiem niż angielskim, to przedstawia to dla nich dużą trudność. Jeszcze mam jedno pytanie od czytelniczki. Czy przywiozła Pani z Korei jakieś ciekawe przepisy kulinarne? Znów odwołam się do książki. To jest książka, nie wiem, czy to będzie widać, tu w środku jest taki beżowy pasek. To jest 67 stron na innym kolorze papieru i na tych 67 stronach Małgosia spisała wszystko, co dotyczy kulinariów koreańskich. I tak, przywiozłam różne przepisy, na przykład słynne kapuściane kimchi robię do dzisiaj, ponieważ jest, po pierwsze przyzwyczailiśmy się do tego rodzaju kiszenia kapusty, a po drugie mąż bardzo lubi, po trzecie produkty można tu dostać bez problemu, po czwarte wszyscy u mnie w domu to polubili. A pierwszy mąż się też od czasu do czasu dopomina i mówi, zrobisz mi słoiczek kimchi, bo już mi się skończył tamten. Australia, Korea. Czy jest jakieś kolejne miejsce na ziemi, które chciałaby Pani odwiedzić? Święty Mikołaju, jeżeli byłbyś miałbyś taką siłę i mocną, zlikwidował tego okropnego COVID-a, po to, żebyśmy mogli znów podróżować i zwiedzać, to ja bardzo poproszę w pierwszym rzędzie o mały datek z totolotka i wówczas polecielibyśmy z mężem do Nowej Zelandii, która jest moim marzeniem, ponieważ jest to niezwykle piękny i ciekawy kraj. Ale też chciałabym bardzo zdążyć jeszcze zobaczyć Islandię, i mnóstwo różnych innych miejsc na świecie, bo rozsmakowaliśmy się w podróżowaniu. Powieść czy książka podróżnicza? Nad którą pracuje się łatwiej? Ha! Nie umiem tak powiedzieć. Myślę, że i jedno i drugie wymaga od osoby, która to tworzy, dużego skupienia i przede wszystkim ogromnej dbałości, żeby nie chlapnąć jakiegoś błędu. Jeśli chodzi o książkę podróżniczą, to mieliśmy tutaj też z mężem trochę problemów związanych z transkrypcją nazw koreańskich na język polski. Na przykład oficjalnie w Polsce wśród polonistów i osób, które zajmują się korektą książek, funkcjonuje taki zwyczaj, że używa się takich końcówek w Ulsanie, w Busanie i tak dalej. A w samej Korei Polacy, którzy tam też funkcjonują, mówią w Ulsan, w Busan, bez tej takiej polskiej końcówki. No i tak dalej, i tak dalej. Wszystko trzeba sprawdzać, kiedy się pisze przede wszystkim książkę podróżniczą. Nie można zaufać pamięci na 100%, bo ta pamięć bywa zawodna, więc myśmy z mężem się nasprawdzali, żeby po prostu nie wyszło śmiesznie. Ale to samo obowiązuje w czasie pisania powieści na przykład obyczajowej. To nie tylko ja sprawdzam, pisząc, ale mnie jeszcze sprawdzają panie korektorki, i pani redaktor prowadząca. Pani redaktor prowadząca to jest osoba przypisana właściwie do każdej osoby piszącej i jak się oddaje książkę do wydawnictwa, już taką gotową, proszę bardzo, napisałam, lecimy dalej, to tą książką zajmuje się później redaktor prowadzący. Poprzednio miałam redaktora prowadzącego Janka Grzegorczyka w wydawnictwie Zysk, a później, teraz ostatnio już zaprzyjaźniłam się z panią redaktor Joanną Salak i taka osoba musi w skupieniu przeczytać maszynopis, czy też brudnopis łatwiej powiedzieć,
żeby przede wszystkim wyłapywać jakieś niezręczności czy wręcz błędy. Tutaj mam też taką anegdotę, ponieważ zdarzyło mi się tak w książce Zwyczajny facet, że ja chlapnęłam, a korekta tego nie sprawdziła, ponieważ dziewczyny korektorki bardzo mi zaufały. Stwierdziły, że Małgośka wie, co pisze i już tego nie będziemy sprawdzać. A chodzi przede wszystkim o to, że mój bohater jechał samochodem i włączył sobie swoją ukochaną muzykę. Ponieważ Wiesiek jest 65+, w związku z tym pomyślałam sobie, czego on będzie słuchał? Może Black Sabbath? O, nie, nie, Black Sabbath to nie. A może, i tak sobie skakałam, może, czego on będzie słuchał? I stanęło na piosence Whiskey in the Jar zespołu Thin Lizzy, ale wcześniej jeszcze pomyślałam, że może on będzie słuchał czegoś Uriah Heep. A potem wpadłam na to Whiskey in the Jar, bo zresztą bardzo lubię tę piosenkę. Zostawiłam Whiskey in the Jar, ale zapomniałam zmienić wykonawcę. I poszło do druku, że Whiskey in the Jar zaśpiewał zespół Uriah Heep. Mój kolega, jak już to się stało, to mi powiedział, Gośka, wszyscy sobie podbierali wtedy te piosenki i właściwie to na pewno Uriah Heep też śpiewało Whiskey in the Jar. Otóż nie. Uriah Heep nie śpiewał tej piosenki. Tę piosenkę śpiewał zespół Lizzy i parę innych zespołów później, ale nie Uriah Heep. I proszę sobie wyobrazić, że tę wpadkę zauważyli tylko mężczyźni czytający książkę. Żadna kobieta nie wpadła na to, że strzeliłam takiego babola. No ale jak zadzwoniłam do wydawnictwa, rwąc sobie włosy z głowy i powiedziałam, Adaś, zrób coś, o rany boskie, błąd się wdał do książki, a on już tę książkę wydrukował, leżała na magazynie. Nie ma to tamto. Wydrukowałem tam ileś tam 20 tysięcy białego kruka i tak już będzie. I patrzę tutaj na czat i mówiłyśmy, że nasz zasięg jest ogólnopolski, a tymczasem mamy tutaj pozdrowienia z Moskwy od pani Tatiany, również pozdrawiam. Jak miło, pozdrawiają, pozdrawiają. Mam tutaj również pytanie od czytelniczki, pewnie zadawane niejednokrotnie. Dlaczego została pani pisarką? Najprostsza odpowiedź jest taka, nie mam pojęcia, to się samo stało. Jak już pani była uprzejma wspomnieć, to ja się imałam bardzo różnych zajęć, co zresztą w życiu jest fajne i chyba bardzo rozwojowe. Jestem taką osobą grającą na wielu instrumentach, a to pisanie wynikło w pewnych bardzo określonych sytuacjach w moim życiu. I myślę, że mogłoby się tak stać, że byłabym autorką wyłącznie pierwszego tomu o rozlewisku, ale mój ówczesny wydawca Tadeusz Zysk wyciągnął ze mnie, wyprosił ode mnie część prequelową, czyli Powroty nad rozlewiskiem, a później powiedział, wiesz, dwie książki to kiepsko wyglądają na półce, weź dopisz późniejsze dzieje i będzie trylogia. Chociaż prawda też jest taka, że pierwszą książką, jaką napisałam, była taka kronika rodzinna dla moich dzieci, nazywała się, co to było, ja nie pamiętam pierwszego tytułu, Trzepak z międzynarodową w tle, czy coś takiego. I później ta książka jednak wypłynęła jako książka wydana też przez wydawnictwo Zysk pod tytułem Fikołki na trzepaku. Ja się początkowo zarzekałam, mówiłam, Tadeusz, ale kogo interesuje, ilu jest osób wychowanych na Saskiej Kępie? Ale Tadeusz wtedy powiedział, że to nie jest książka o samej Saskiej Kępie, to jest książka o nas, o dzieciach wychowanych w PRL-u. I mówi, wiesz, ładnie to wspominasz, prawdziwie to wspominasz, wydajmy to, co? Chociaż to jest takie osobiste. No i właściwie te fikołki na trzepaku to była pierwsza rzecz, jaką napisałam, tylko
ona była przeznaczona dla mojej najbliższej rodziny. Trzeba ją było tam troszeczkę poczyścić, oczywiście, bo była pisana dość osobiście. Pewnie tam było sporo niezręczności, więc dziewczyny, redaktorki tam się troszeczkę namęczyły, nie mówiąc mi o tym. I później to już tak już poszło, że ten sposób komunikowania się z czytelniczkami, z czytelnikami, a mianowicie książka, powieść, stał mi się bardzo bliski. Ja byłam swego czasu nauczycielką, a nauczycielką się już jest przez całe życie, nawet jak już się nie pracuje. I w moich książkach zawsze o coś tam chodzi, nie tylko o opisanie jakiejś tam konkretnej historii, że było tak, śmak i owak, potem się zakochali i potem był happy end. Staram się jednak wciskać tam zawsze jakiś problem. I zarówno w rozlewisku, jak i w późniejszych książkach o czymś komunikuję moim czytelnikom i czytelniczkom. No choćby nawet weźmy pod uwagę Lilkę, książkę, w której rozmawiam o towarzyszeniu osobie śmiertelnie chorej. I myślę, że w jakiś sposób mi się to udało. Nawet nie myślę, a wiem, bo dostaję sygnały, że właśnie tak to poszło. A czego pani uczyła w szkole? Ja byłam panią od biologii. Wcześniej też, ponieważ nie, do domknięcia etatu dodano mi w szkole tej takiej bardzo podstawowej 1-4, dodano mi plastykę, ponieważ umiem rysować. Ale głównie byłam panią od biologii, co sobie bardzo miło wspominam i muszę się pochwalić, ponieważ na portalu Nasza Klasa uczniowie niejednokrotnie dali dowód swoim problemom, jakie mieli z nauczycielami i wielu nauczycielom sprawili tam niezłe baty za to, jacy ci nauczyciele byli. A ja tych batów nie dostałam, więc znaczy się, że się dałam zapamiętać jako dobry człowiek. Teraz mam z kilkoma uczniami kontakty i jest to naprawdę wzruszające, miłe, fajne. Mam kolejne pytanie od czytelników. Pani Tatiana pyta, jeszcze wróćmy do Korei na krótką chwilkę. Co w Korei mówią o języku polskim, w sensie brzmienia? O, zaśmiewają się i nigdy nie wiedzą, czy jest to na pewno język polski, ponieważ mylą nas. I jak byłam z mężem w Busan, tam jest taka duża, długa ulica, pełna rosyjskich knajpek, ponieważ tam do portu często przybijały statki rosyjskie. W związku z tym powstały też knajpki, które serwowały takie bardzo typowo rosyjskie dania. I obsługa w tych knajp mówi po rosyjsku. I bardzo często, jak myśmy szli i rozmawiali ze sobą, to zaczepiano nas po rosyjsku, sądząc, że jesteśmy Rosjanami. Ponieważ ja bardzo dobrze znam rosyjski, to odpowiadałam po rosyjsku, a potem korygowałam i mówiłam, ale ja nie ruskę, ja, my Polaki. I wtedy było takie, ło? Uważają, że to jest bardzo trudny język. No, chodzą teraz dowcipy po internecie, że jesteśmy rzeczywiście trudnym językiem. Mamy koniugację, deklinację, mnóstwo takich rzeczy trudnych. A tymczasem to samo myślimy o języku koreańskim, bo Koreańczycy mają na przykład mnóstwo różnego rodzaju liczebników i w zależności od pewnych sytuacji używa się takiego, a nie innego. No, trudne. Jeszcze kolejne pytanie od czytelniczki. Jaka była geneza powstania domu nad rozlewiskiem? O, to już opowiadałam milion razy, opowiem milion pierwszy. Mieszkałam na Mazurach i prowadziłam dużą inwestycję z ramienia naszej z mężem byłym firmy i przeżyliśmy tam spektakularny upadek. Zbankrutowaliśmy, jak to się mówi, do dna, do cna. To bardzo przykra historia w życiu każdego człowieka. Ponieważ musiałam mieszkać w tym upadłym ośrodku, żeby nikt tego nie rozgrabił i żeby to można było po formalnościach oddać w ręce syndyka, to było mi ciężko na duszy i ratowałam się czytając. Chciałam
takiej literatury, która by mnie uspokoiła, ukoiła, utuliła jakoś. I taka literatura oczywiście przez moje ręce. Ja sobie wtedy na przykład odnowiłam jeszcze raz Lalkę Prusa. Teraz po raz trzeci. Ludzie, jaka to jest piękna powieść. I w pewnym momencie na półkach z książkami u mnie w domu, no już wszystkie książki przeczytałam i pomyślałam sobie, chciałabym przeczytać taką książkę, takie Dzieci z Bullerbyn dla dorosłych. Ale ponieważ nie miałam takiej książki, to pomyślałam sobie, mam kupę czasu, to ją sobie napiszę. Zdawałam sobie sprawę, że ja jestem słomiany ogień i za parę dni mi przejdzie, ale mi nie przeszło. No i tak powstał Dom nad Rozlewiskiem. A odnośnie pisania, jaki jest najtrudniejszy moment w życiu pisarza? Najtrudniejsze są białe kartki. My mamy takie samo poczucie obowiązku, jak wszyscy inni pracujący. Uważamy, że jeśli czytelnicy czekają na naszą twórczość, to należy pracować. Niektórzy moi znajomi, pisarze czy pisarki, mają wręcz taki tryb, przepraszam za określenie, ale to tak już wyszło, takiego męskiego pisania. To znaczy rozmawiałam o tym z pisarzami, mężczyznami i z kobietami i to nie jest tak samo. Większość mężczyzn, znakomita większość mężczyzn piszących, wstaje rano, zjada śniadanie z żoną, z dziećmi, żegna się z nimi, papa, idźcie do szkoły, a potem pan zamyka się w biurze w swoim gabinecie i pracuje tak długo, ile fabryka wyda. No raz to jest to dłużej, raz krócej. Na przykład tak samo po męsku pracuje moja koleżanka po piórze, Krysia Kofta. Ona pracuje też po męsku. My kobiety domowe, obarczone różnymi obowiązkami, piszemy w międzyczasie. No bo wiadomo, życie, tu trzeba pościel odwieźć do Magla, tam trzeba z psem pojechać na szczepienie, tu trzeba ugotować rosół i tak dalej, więc piszemy w międzyczasie. I jeżeli siadamy do tego pisania, które jest w jakimś sensie naszą pracą, i mamy przed sobą pustą, białą kartkę, nie jesteśmy w stanie sklecić ani jednego zdania, to jeden taki dzień, okej, drugi, no jak cię mogę, ale trzeci, czwarty, następny, to jest taka męka, to jest taki wyrzut sumienia, a jednocześnie myślę sobie tak, nic na siłę, bo jeżeli wtedy człowiek mimo wszystko stara się na siłę sprostać temu wyzwaniu, muszę napisać dzisiaj półtora rozdziału, no to wychodzi z tego zawsze coś niefajnego. Tak się źle pisze. Pisanie musi wynikać, że tak powiem, z naszych serca i z rozumu. Chciałam powiedzieć z naszych trzewi, ale bardzo by to się zabrzmiało. Napisała Pani książkę wspólnie z córką. Dwie książki. Jak się pisało? Z kimś książkę, bo samemu i tutaj książka podróżnicza z mężem, to powiadała Pani, że to rozdział był taki męski, tak, że tak powiem o Korei z takiego męskiego punktu widzenia i rozdział był, który Pani pisała. Natomiast tutaj wspólnie z drugą osobą, jakie to jest pisanie? Czy to jest łatwiej, trudniej niż... Myśmy napisały jedną powieść, a potem napisałyśmy książkę pod tytułem Kochana moja, rozmowa przez ocean. O, to jest to. I to jest taka książka, w której pisałyśmy maile na 20 parę tematów. Wymyśliłyśmy sobie 20 kilka tematów i każda z nas na jeden temat pisała tekst. Przy czym nie czytałyśmy sobie tych tekstów nawzajem, żeby się nie sugerować. Czyli na temat na przykład, nie wiem, domu, Basia pisała, co myśli na temat tematu dom, ja pisałam i czasami to były zupełnie oddzielne
sposoby myślenia na ten temat, czasami spójne, czasami mnie bardzo zaskakiwała, jak wiele przejęła od nas w stosunku do domu, do tradycji. To fajna książka, bo to jest taka rozmowa między pokoleniami. Inaczej nam się pracowało z powieścią Irena. Irena jest powieścią, gdzie występują trzy bohaterki. Babka, matka i córka. Basia przyjęła na siebie rolę córki 30-letniej, ja matki 50+, no i razem umówiłyśmy się co do Ireny. Irena musiała być spójna, więc musiałyśmy to przegadać ze sobą, żeby postać Ireny, która się pojawia w opowieści córki i w opowieści matki, była spójna, żeby to miało ręce i nogi. Niedawno też napisałam z moją kuzynką Kasią Kalicińską książkę, ale ja właściwie byłam tylko osobą, która przetwarza wszystko to, co wymyśliła Kasia, ponieważ Kasia nigdy nie pisała książek, to ja jej to niejako ułatwiłam, a że byłam przy niej w tamtych czasach, które ona opisywała, tym łatwiej było mi to zrobić. I proszę sobie wyobrazić, żeśmy się ani razu nie pożarły, ani razu żeśmy się nie pokłóciły. To podobno się zdarza takim parom piszącym, no ale nam jakoś nie. Może to dlatego, że jestem anioł nie kobita, Kasia też, moja córka też, same anioły. Dobrze się pisało. To może trochę o listach, bo faktycznie tak Pani mówi, że wymieniła Pani, pisała Pani maile, wymieniała maile z córką. Podobnie też z Pani mężem tak na początku, że czy da się wymieniając maile, pisząc ze sobą, poznać drugiego człowieka tak naprawdę dokładnie, dogłębnie, czy później się człowiek rozczarowuje, kiedy spotyka na żywo, kiedy przychodzi się spotkać twarzą w twarz? Przeżyła to Ewelina Hańska. Korespondowała z Balzakiem no, długo i gęsto. W listach można zobaczyć drugiego człowieka, jak to mówią młodzi ludzie, na przewylot, a gramatycznie będzie na wylot. Można. Myślę, że można się oszukiwać, ale przez kilka pierwszych maili, jeśli się chce oszukiwać, ani ja, ani mój obecny mąż nie mieliśmy takich chęci, ponieważ to nasze pisanie nie wynikało z podrywu, z chęci sparowania się, zakochania, nic takiego. Mąż mnie zaczepił na takim portalu, który stworzyła moja daleka znajoma, ponieważ stwierdziła, że była na kilku portalach takich, jak to się mówi, męsko-damskich. Randkowych. Na randkowych i stwierdziła, że w gruncie czy tam wszystkie tematy sprowadzają się do, domyślacie się, i zabrakło jej tam takiego wysokiego C, więc stworzyła taki portal wymiany myśli dla pięknoduchów. Tam były różne zakładki, książki, film, balet, sztuka, ach, ach, ach. To zresztą bardzo szybko, po pół roku chyba tu padło. Myśmy się tam jakoś zahaczyli, przeszliśmy już na prywatne pisanie, ponieważ mój mąż zdradził mi się, że mieszka bardzo daleko od Polski i ogromnie by chciał z kimś pogadać tak po prostu, tak o wszystkim i o niczym, tak no po prostu się wygadać, bez mięty, bez jakiegoś tam... I wobec tego nie było tutaj takiego pola do przywdziewania masek, do zakładania jakiegoś kostiumu, żeby on mnie zobaczył taką, a żebym ja go zobaczyła takiego. Pisaliśmy o bardzo wielu rzeczach, o przeczytanych książkach, o wspomnieniach z dzieciństwa, o naszych rodzinach, o jakichś spostrzeżeniach, uwagach, takie po prostu rozmawianie ze sobą. I rzeczywiście, kiedy tych maili, listów jest bardzo dużo, to każda maska prędzej czy później spadnie, każdy kostium w pewnym momencie uchyli i pokaże prawdę o człowieku. Ponieważ myśmy tych masek i kostiumów nie mieli, no to nie było co spadać, nie było co
udawać. Mnie się ten pan bardzo spodobał, jego sposób myślenia, formułowania myśli, fakt, że jest ogromnie oczytany, że jest dowcipny, że jest inteligentny. No w drugą stronę też coś musiało być takiego fajnego, że po tym 1500 czy więcej nawet maili postanowiliśmy się spotkać. I u Eweliny Hańskiej i Balzaka było to samo, tylko że państwo jak się spotkali, to Ewelina Hańska przeżyła ciężkie rozczarowanie, ponieważ Honoré de Balzac mężczyzną nie był ani przystojnym, ani zadbanym i maniery miał takie sobie. Natomiast ja przeżyłam oczarowanie i chyba jakieś też vice versa, ponieważ dzisiaj jesteśmy razem. I listy pojawiają się również w pani najnowszej książce, Świeżynka całkowita. No tak. 2 października ukazała się nowa książka, listy pisane atramentem, czyli rok z życia wydawca. Zainspirowała się pani jakąś konkretną historią, sytuacją, postacią? No nie. Wymyśliłam sobie Stefana od początku do końca. U mnie to jest tak, że przedstawiani przeze mnie mężczyźni to nie są herosi kosmosu, to nie są bohaterowie wielcy, to nie są jakieś takie, to nie są panowie typu macho albo jakieś złe, czarne postacie. To są tacy panowie, którzy po prostu obok nas są, istnieją, jak nasi mężowie, jak nasi przyjaciele, bracia, jak to mój mąż mówi o sobie, ja jestem zwyklak. Wiesiek z książki Zwyczajny facet też jest zwyklakiem. Opisałam zwykłego, normalnego mężczyznę. Stefan też jest zwyklakiem. Ja nawet napisałam w takim opisie, że jest papuciowaty, ponieważ nie ma w nim rzeczywiście żadnych cech zadziornych, on nie jest jakiś wojowniczy, czy no nic takiego. Jest zwykłym, normalnym, dobrze ułożonym, starszym panem, któremu bardzo doskwiera wdowieństwo. I książka pod tytułem Listy pisane atramentem to jest opowieść o samotności wdowca. O tym, jak Stefanowi brakuje żony, która była świetną interlokutorką, która go rozumiała, z którą przegadywali różne poranki i wieczory i za dnia. I Stefan w pewnym momencie stwierdził, że można tak rozmawiać z osobą, której już nie ma. Można to robić przy pomocy listów do zmarłej żony. No i jak spróbowałam, tak mi poszło. Moja redaktor prowadząca, pani Joanna Salak, stwierdziła, że tak, jest to wszystko na miejscu, wygląda dobrze. Więc teraz tylko z ogromnym niepokojem czekam na relację zwrotną czytelników i czytelniczek. Zobaczymy. Mam jeszcze pytanie od uczestników spotkania. Jeszcze nawiązujemy do rozlewiska. Mianowicie słyszałam, to jest pytanie od pani Marty, że nie podobał się pani serial o rozlewisku. Dlaczego? Dlatego, że zbyt daleko odszedł od książki. To chyba osoby, które czytały książkę i oglądają serial, natychmiast zauważyły i mi o tym nie tylko doniosły, ale przecież ja sama też to zauważyłam. Dzisiaj mamy takie czasy, że starzy dobrzy mistrzowie kina, którzy ogromnie szanowali książkę, którą przekładali na język filmowy, brakuje takich starych mistrzów. Współcześni reżyserzy uważają, że muszą koniecznie coś od siebie dodać, coś wykręcić, coś przekręcić i tak na przykład zamiast komisarza Szackiego mamy panią komisarz Agatę Szacką. Nie wiem, po co ten zabieg został zrobiony, skoro bohater powieści no był tak dobrze narysowaną postacią. Teraz momentami też rzucam okiem na
serial Chyłka i też w pewnych momentach, kiedy tam jest pododawane bardzo i niezgodne, znaczy może no niezgodne z książką, też mnie to razi. Moi koledzy po piórze, między innymi Janek Grzegorczyk, też nie chciał się zgodzić na scenariusz o księdzu Grosserze, ponieważ za dużo tam wprowadzono zmian. Jeżeli książka jest na tyle dobra, że spodobała się do realizacji filmowej, to po co ją zmieniać? Kiedy się ogląda serial Chłopi Rybkowskiego, oczywiście Chłopów Reymonta w reżyserii Jana Rybkowskiego, to jakiś tam jest ogromny szacunek dla pierwowzoru literackiego. Tam są dialogi z książki. Podobnie w obu lalkach i Hasa, i no, wyleciało mi z głowy drugie nazwisko. W obu tych serialach, no i w fabule, ja słyszę w dialogach to samo, co jest w książce pod tytułem Lalka Prusa. Natomiast nas, autorów, którym się zaproponowało zrobienie serialu, zlekceważono i mnóstwo rzeczy pozmieniano. A wiadomo, że jako matka rozlewiska, no będzie mnie to uwierać po prostu. Ja wolę książkę. Jeszcze jedno pytanie od czytelników. Jak lubi pani spędzać wolny czas? Ja mieszkam na wsi. Ja jestem wieśniarą i mówię to z wielką dumą, ponieważ uwielbiam nią być. Mieszkam na bardzo małej, w bardzo małej i takiej bidnej wsi. Niedawno w prezencie od gminy dostaliśmy asfalt, ale tylko do połowy. Od połowy nam się nie należy. Mamy wodociąg, ale nie mamy kanalizacji. No i taka sobie mała wieś mazowiecka. Za to bardzo uwielbiam, co ja gadam, uwielbiam to, co mam dookoła, czyli tak zwane obejście. A że na wsiach nie sprzedaje się gruntu na łyżeczki od herbaty, tylko jak się kupuje, to się kupuje siedlisko, to nasze siedlisko zrobione z kilku innych siedlisk, bo nie można było inaczej, to jest spory kawałek ziemi do zagospodarowania. I to najbardziej lubiłam do tej pory, bo teraz już prawie że nie mam co robić. Znaczy mogę nieustannie pielić, bo to jest taka robota głupiego już do końca życia z tym pieleniem. Już nie mam miejsca, żeby cokolwiek dosadzać. Trochę mnie to przyhamowało, ale też i dobrze, bo mam schorowane kolana, które mi się nie do końca dobrze zginają i wobec tego to pielenie przestało być jakimkolwiek radosnym zajęciem, tylko jest bolesnym zajęciem. Ale na przykład z tego względu też, że już nie ogródkuję zawzięcie, zaczęłam być wędkarką i próbuję łowić ryby. Zasadziłam się na przykład na szczupaki, bo wiem, że mam w stawie. I w tym roku nie złowiłam ani jednego, mimo że mam pięknego woblera na te szczupaki. Ale widocznie umiejętności brakuje. I jeszcze pytanie od czytelniczki. Co lubi pani czytać? Najbardziej lubię literaturę faktu. To jest bardzo szerokie, wbrew pozorom, pojęcie. Ostatnio czytam, cały czas czytam, bo to jest duża, gruba książka, Listy Mrożka i Lema. Moim ukochanym pisarzem jest Melchior Wańkowicz, Stanisław Lem również, ponieważ to są panowie władający przepięknie językiem polskim, z tym, że Melchior Wańkowicz robi to z ogromną dezynwolturą i to mi się też ogromnie podoba. I ja też, jak to mówią, w to poszłam. Ostatnio mi znajoma zarzuciła, że za dużo w mojej twórczości jest jakichś kundli językowych, neologizmów. I przeszkadzało jej to nawet, kiedy w tekście zapowiadającym moją najnowszą książkę użyłam w cudzysłowie słowa bieżączka. Też jej się to nie podobało. No ale ona widocznie lubi styl salonowy. A dzisiaj można przecież sobie czytać, co się tam komu podoba. Listy, biografie,
książki podróżnicze, dobrze napisane, tak. Jedną z piękniejszych książek podróżniczych, jaką ostatnio czytałam, była książka Marcina Kedryńskiego o Afryce pod tytułem Biel. Coś fenomenalnego. Jeśli się lubi tak przepiękny język polski, jakim dysponuje pan Marcin, to tak. Wcześniej napisał taką książkę Lizbona, muzyka moich ulic, o Lizbonie. I też zanim pojechaliśmy z mężem do Lizbony, to najpierw przeczytaliśmy tę książkę. O, takie książki lubię bardzo. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, kto otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Czy ma pani jakichś ulubionych noblistów? Nie żeby noblistów. Albo się ma jakichś ulubionych pisarzy, albo nie. Nie, nie szczególnie, żebym przepadała akurat za noblistami. Na przykład tegoroczny Nobel z dziedziny literatury jakoś, bardzo przepraszam, ale ominie mnie, ponieważ ja jestem kiepska z poezji. Ja ugrzęzłam gdzieś, skończyłam chyba na Gałczyńskim, gdzieś tak mniej więcej, a potem to już im dalej, tym trudniej. Nie jestem mocna z poezji, proszę mi wybaczyć. Bardziej książki tradycyjne? Tradycyjnie dobra proza. Z poezji zapomniałam jeszcze tylko powiedzieć, że oczywiście w ramach poezji bardzo, ale to bardzo lubię poezję zawartą w piosenkach. Za poetów uważam Agnieszkę Osiecką i Jeremiego Przyborę i ich, Jacka Cygana, Magdę Czapińską i ich teksty w piosenkach uważam za świetną poezję. Tutaj mogę też powiedzieć, że tak, tę poezję bardzo, bardzo, bardzo lubię i bardzo cenię. Natomiast żebym usiadła sobie w fotelu z tomikiem poezji, to nie ja. Raczej z książką kulinarną albo właśnie podróżniczą, żeby wyobrazić sobie, dokąd to my tym razem byśmy chcieli polecieć, pojechać. Czy zatem książka tradycyjna, czy e-book bardziej? Właściwie umiem jedno i drugie, jeśli można tak powiedzieć. Umiem czytać i książkę papierową, i e-book też bez problemu, ale najbardziej to ja lubię audiobooka. Ponieważ jak jadę samochodem z mężem, jak jedziemy razem, albo jadę sama, czy jadę ze wsi do Warszawy, czy gdziekolwiek z mężem gdzieś dalej w podróż, to wrzucamy sobie do posłuchania audiobooki. Dzisiaj aktorzy, lektorzy tak pięknie czytają książki, że taki czas podróży mija wspaniale i robi się coś znacznie fajniejszego niż tylko słuchanie radiostacji muzycznych, w których jest no, muzyka, bardzo mało publicystyki, mało rzeczy wartościowych, a my sobie jedziemy i słuchamy książek. I wydaje nam się, że jest to wartościowsze i fajniejsze. A czy ma pani ulubionego lektora? Mogę powiedzieć, że troszkę za moim mężem ogromnie cenię Krzysztofa Gosztyłę. To jest wyższa półka, jeśli chodzi o to. Myślę, że jest kilku lektorów i lektorek, które mi się podobają. Są też tacy, którzy mi się nie podobają, bo jakoś nie bardzo mogę się z nimi zgrać, ale wystarczy tam 5-6 rozdziałów i już jakoś idzie. Ale też pochwalę się, że sama się postarałam i byłam lektorką swojej własnej książki, a mianowicie nagrałam Fikołki na przepaku własną paszczą, własnym głosem i dopiero wtedy usłyszałam, ile ja tam jednak strzeliłam drobnych błędów gramatycznych w tej mojej pierwszej książce i ile trzeba by było jednak poprawić. No ale to trudno, to już moja kulpa, co ja powiem. Może dałaby się pani namówić na przeczytanie krótkiego fragmentu, żebyśmy mogli zobaczyć, usłyszeć na żywo? Jest taka książka, mało znana, i wtedy moja córka powiedziała. To jest zbiór takich, jak to ja mówię, bzdurek,
które zachodzą w każdym domu, jak są małe dzieci. Ja sobie troszeczkę takich rzeczy spisałam. I ta książka to jest opowieść o moich dzieciach, o Stasiu i Basi, przeplatana do każdego rozdzialiku, bo każda opowiastka to jest jeden rozdzialik, napisał taki tekst niekorespondujący za bezczelnie, pan psycholog Marek Knap-Zagóra. Każda opowieść o Stasiu albo o Basi jest opleciona taką jego opowiastką. No to przeczytam, bo to króciutkie jest to. Bez problemu. Chciałam, jak każda mamunia, żeby mój synek czytał już w beciku. Żeby taki mądrasek był. A tu nic. Żadnego cugu do czytania. Fajnie, jak czytamy, ja albo tatuś. I koniec. I nic. Sam nie chcę. Kupiłam klocki z literkami i łagodnie zaczęły się lekcje. Pokazywałam, nazywałam te literki, wymyślałam zagadki, podpuszczałam i nic. Szło mi upiornie. Opór był wielki. Facet stawał się nadęty, a ja pełna dobrej woli i uśmiechu miałam ochotę udusić krnąbrnego i znudzonego frustrata. Czuł skubany, że to zamach na to rodzinne czytanie. Że teraz co, sam ma czytać? Dobrze powiedziałam, to już ostatnia zagadka. Z klocków ułożyłam słowo dupa. Przeczytaj to koniecznie, a potem sprzątnij klocki. Powiedziałam i poszłam do kuchni. Stojąc już w kuchni i siekając szczypiorek, usłyszałam głośne i zdumione: Mamo! No i poszło. Zaczął czytać jak szaleniec. Pożerał dziecięce książeczki, potem młodzieżowe i dorosłe książki i wszystko, co miało literki. Wiktoria! Brawo. Brawo za pomysł, bo strasznie chciałam, żeby moje dzieci jednak wyrosły na osoby lubiące książki i udało się. Mama polonistka, ja też i mój pierwszy mąż, bardzo żeśmy się starali, żeby w domu były książki, żeby dzieci widziały nas czytających. Czytaliśmy czasami na głos różne rzeczy i tak to zostało. Czytali. Hurra! Super. Mam jeszcze pytanie od czytelniczki. No cóż, osoby, które mają okazję się z Panią spotkać, chcą poznać Panią po prostu bardziej prywatnie. Mianowicie mam pytanie o Pani ulubione potrawy. Ja jestem, tak to powiem, współczesny język daje mi do wiwatu, ale użyję tego określenia. Ja jestem mega specjalistką od rosołu. Zaczęło się to jeszcze na Mazurach, kiedy miałam ten tak zwany interes i biznes. To była też kuchnia, która miała wyżywić osoby do nas przyjeżdżające. I w tej kuchni zatrudniłam młodych chłopców tuż po szkole gastronomicznej. I kiedyś powiedziałam, żeby zrobili rosół i w ostatniej chwili jeszcze powiedziałam, aha, to jak będziesz robił ten rosół? I jak chłopiec mi powiedział, że weźmie kawałek kuraka i kawałek wieprzowiny, to zdębiałam. Powiedziałam, słucham, co weźmiesz? I stwierdziłam, że oni po prostu obaj nie do końca wiedzą, jaka jest różnica między wywarem a rosołem i muszę się przygotować na jutro, bo powiedziałam, to jutro przyjdziecie z zeszytami, z długopisami, pogadamy o rosołach, jak się robi rosoły, a ja w domu pomyślałam sobie, ha, muszę się przygotować do lekcji. Usiadłam, żeby sobie przypomnieć, jak się robi rosół drobiowy, rosół wołowy, rosół mieszany i wyszło mi, że znam 11 rodzajów rosołów. No potem się to jeszcze rozszerzyło, bo pojechałam do Korei, okazało się, że Koreańczycy też gotują rosół i zdałam sobie sprawę, że jak byłam w Japonii, bo Japończycy też mają swój rosół, nazywa się ramen, Wietnamczycy mają swój rosół, który się nazywa pho, Węgrzy też mają swój rosół, głównie z drobiu, ale do którego na talerz wkłada się surową paprykę i surowe plasterki rzodkiewki. I doszłam do wniosku, że rosół to jest najbardziej kosmopolityczna zupa świata, ponieważ pod każdą szerokością geograficzną gotuje się taką zupę, w
której przede wszystkim rozgotowuje się powolutku jakieś mięso i dorzuca jakieś warzywa. Czasami są to wodorosty, a czasami jest to zwykła marchewka i seler. W Korei Południowej na przykład nie ma selera korzeniowego, jest tylko naciowy. Opisuję też taką śmieszną historię w Korei, jak nie znalazłam w sklepie pietruszki korzeniowej, ale znalazłam coś, co było bardzo podobne i ubzdurałam sobie, że to jest żeńszeń. I wobec tego, jak posmakowałam, stwierdziłam, że będzie ok, i gotowałam ten swój rosół w Korei z dodatkiem tego żeńszenia. Minął rok, zanim się dowiedziałam, że to naprawdę to tak nie jest, ponieważ w dużym dziale warzywnym pewnego wielkiego takiego megastoru zobaczyłam tak samo opakowane te białe korzonki pocięte w podłużne plasterki i wreszcie był tam angielski napis platykodon. Co to jest platykodon? Przyjechałam do domu, odpaliłam komputer i okazało się, że ten platykodon to jest dzwonek karpacki. Czyli roślina, którą w Polsce kupuje się na skalniaki. Takie malutkie, fioletowe, śliczne kwiateczki. Kompletnie zgłupiałam, a ponieważ wtedy byłam jakoś tak, nie wiem, nawiązałam jakiś kontakt po jakimś artykule Łukasza Łuczaja. Łukasz Łuczaj to jest botanik, leśny człowiek, ma ogromną wiedzę o roślinach, więc napisałam do niego maila, kompletnie go nie znając. Panie Łukaszu, co to jest, że tutaj ja biorę takie warzywo, wrzucam do rosołu, smak ma jak, niemalże jak pietruszka, ale jest napisane platykodon. I pan Łukasz mi odpisał, ale proszę pani, no nic takiego, no dzwonek karpacki, inaczej rozwar, w Azji traktowany jest jako warzywo i bardzo słusznie pani postąpiła, że używa pani tego korzenia do rosołu. Z szacunkiem Łukasz Łuczaj. Takie rzeczy. Więc jeśli chodzi o mistrzostwo świata, to ja jestem chyba mistrzową w rosołach, bo dzisiaj to znam chyba z 14 rodzajów rosołów, o czym dałam znać w pewnej książce, a przede wszystkim w książce Powroty nad rozlewiskiem, gdzie jest z tyłu taka jak gdyby książka kucharska babci Broni i tam o tych rosołach też jest sporo. A czy pozostał pani jeszcze właśnie z tych doświadczeń, z tych eksperymentów kulinarnych jakiś nieoczywisty składnik, który dodaje pani do rosołu do dzisiaj? Nieoczywisty składnik? Nie, raczej nie. Nie. Oczywisty bardzo składnik to rośnie u mnie w ogródku w kilku miejscach, nazywa się lubczyk i bez lubczyku to ja rosołu raczej nie gotuję. Czasami nie opiekam cebuli, bo nie jest mi to jakoś konieczne. Czasami opiekam, czasami nie opiekam, ale lubczyk staram się mieć. I teraz też podałam taki przepis w domu nad rozlewiskiem czy w powrotach, żeby w papierze woskowym jesienią, znaczy późnym latem, przygotować sobie takie wkładki do rosołu składające się z liści lubczyku, liść kopru, liść selera naciowego i to się zawija i wkłada do zamrażalnika. I ja mam takie właśnie zawijątka papierowe, w których są zamrożone te wymieniane przeze mną liście i przed końcem, przed podaniem, przed końcem gotowania wrzucam ten pakiecik do rosołu. Pomijając już fakt, że rosół u mnie nie istnieje bez siekanej zielonej pietruszki. To jest taki polski dodatek, który sprawia, że rosół na talerzu jest polskim rosołem. Bo jeżeli go zasypiemy kolendrą, to już nie jest to rosół po polsku. No i mogłabym tak do rana, proszę Państwa, o kulinarii. To jeszcze o kulinariach mam pytanie, czy ma Pani jakiś własny przepis, który wymyśliła Pani od początku do końca i stosuje? Powiem tak, że dzisiaj to jest szalenie trudne, dlatego że dzisiaj wszyscy wszystko wymyślili. Koniec, kropka. Natomiast jest rzeczywiście taki przepis, o którym jak mówię, to ludzie mówią, a nie, tego to nie znałam. Ale to mi też wyszło tak zupełnie niechcący. Został mi z poprzedniego dnia kawał pieczonego łososia.
ten łosoś był upieczony w piecu na tak pośle stojącej desce. I po prostu został. Było go za mało na dwoje, za dużo na jedną porcję, co by tu zrobić? A w lodówce leżało coś, co bardzo lubię, a jest to wędzony biały twaróg. Można go kupić w sklepach wielkopowierzchniowych. Wędzony biały twaróg. W związku z tym wymieszałam te rzeczy razem, tego łososia z tym białym twarogiem i zrobiłam z tego pierogi. Ludzie, jakie to jest dobre. Pieczony łosoś, wędzony twaróg, ciap, ciap, ciap razem i ciasto pierogowe. Rewelacja. Super. Pani Małgosiu, myślę, że nie ma już żadnych pytań od czytelników. No cóż, rozmowa z Panią to jest naprawdę super, fajna przygoda, duża przyjemność. O, jestem gadliwa, gadliwa. Bardzo miło mi się z Panią rozmawiało. Cóż, no niestety, tak jak mówiłeś, no, nie ma tego momentu, nie ma tej możliwości, żeby wtedy każdy z naszych osób biorących udział w spotkaniu podszedł do Pani teraz, porozmawiał chwilę, poprosił o podpisanie książki. No miejmy nadzieję, że uda nam się to kiedyś w przyszłości nadrobić, uda nam się spotkać twarzą w twarz. Mówi się tak dzisiaj. Wszystko mija, nawet najdłuższa mija. Ja mam jednak w sobie trochę optymizmu i myślę sobie, że za rok, półtora ta pandemia nam siądzie. Coś się z nią w końcu takiego zrobi, albo wszyscy nabędziemy odporności, albo wymyśli się jakieś dobre lekarstwo na tę przypadłość. To kiedyś zginie. I wrócimy do normalności. Przywrócimy takie spotkania duże, fajne, żebyśmy byli blisko siebie, żebyśmy sobie rozmawiali ze sobą, żebyśmy się nie bali spotkań rodzinnych, że ktoś kogoś pozaraża. To się musi przełamać. Myślmy tak wspólnie, razem, optymistycznie, to się na pewno stanie. Tak, tego sobie życzmy nawzajem. Ja w imieniu swoim wszystkich osób, które brały udział w spotkaniu, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Pani dziękuję. I to ja chciałam podziękować i nie tylko chciałam, ale dziękuję przede wszystkim, bo na chęciami jest piekło wydrukowane. Bardzo dziękuję wszystkim czytelniczkom i czytelnikom, którzy sięgają po moje książki. Ponieważ nie ma nas, pisarzy, bez Was, czytelników. Uściski, serdeczności, podziękowania. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.